gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. W tej części programu naszymi gośćmi są publicyści Agnieszka Siewierniuk-Maciorowska i Marek Król. Witam państwa. Witam. Dzień dobry. Proszę państwa, ukazał się raport Komisji Europejskiej dotyczący praworządności i ten raport zaleca, aby w Polsce zostały rozdzielone funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Wyraża poważne obawy związane z niezależnością sądownictwa polskiego. Przypomina o tym ze zgrozą, że polski Trybunał Konstytucyjny wydał kolejne orzeczenie kwestionujące prymat prawa unijnego i przepisy traktatów Unii Europejskiej, konwencje praw człowieka. Stwierdził, że w Polsce dochodzi do szkanowania dziennikarzy oraz dyskryminacji środowisk LGBT, słynne strefy wolne od LGBT, i podważa również działania polskiego rządu wobec zapewnienia bezpieczeństwa na granicy polsko-białoruskim, a także twierdzi, że niewystarczającą pomoc i opiekę dajemy uchodźcom ukraińskim, którzy znajdują się na terenie naszego kraju. Mocno zirytowała się część Zjednoczonej Prawicy, czyli Solidarna Polska. Wiceminister sprawiedliwości z tego ugrupowania Marcin Warchoł powiedział, że to jest chęć osłabienia Polski i wywołania chaosu. Twierdzi pan minister, że chce się, żeby Polska miała status kolonialny, rynek zbytu i źródło taniej siły roboczej. No właśnie, jak to jest? Czy rzeczywiście Komisja Europejska chce chaosu w Polsce, czy po prostu tylko chce zmiany władzy? Agnieszka. A ja myślę, że Komisję Europejską kierują po prostu jakieś ruskie pieniądze. Myślę, że w tym palce maczała ruska agentura i im więcej jakby się na ten temat mówi, tym więcej śladów na to wskazuje, że tak jest. Dlatego, że podobne argumenty swego czasu, ja nie mówię, że dokładnie tak, ale podobne argumenty tam, że w Polsce tutaj coś źle się dzieje, to uchodźcy nie tak, to granica nie tak, to jeszcze coś. Kto wysuwał? Ruscy i Białorusini, więc Komisja Europejska powtarza te same brednie. Wcześniej mieliśmy tam różne sytuacje związane z rzekomymi tam aspektami środowiskowymi, z jakimiś faszystami maszerującymi, prawda, po polskich ulicach. Przecież u nas jest pełno faszystów, nacjonalistów. Kiedy ludzie świętują po prostu święto niepodległości, mają prawo świętować w marszu z polskimi flagami, bo to jest święto narodowe, żeby manifestować przywiązanie do swojego państwa, używając do tego symboli narodowych. I co później, no jakby Unia Europejska powtarzała dokładnie to, co mówiła ruska propaganda, więc ja podejrzewam, że tutaj jakby są naciski na Polskę już w tej chwili takie jawne, bo to są bzdury, które są wypisane w tym całym raporcie. Jak się tego słucha, to po prostu wnętrzności się przewracają. To Unia Europejska nie ma, czy Komisja Europejska nie ma w sobie za grosz praworządności, łamiąc traktaty. Nie kończąc, bo nie ma co tego wątku tutaj drążyć. Ja tylko dołożę do tego, że jakby cała ta sytuacja pokazuje, że jakby są naciski, czy muszą być te naciski na Polskę powodowane, żeby Polska gdzieś tam pękła, uległa. Oczywiście, żeby też zmienił się rząd, bo to o to chodzi, bo ten rząd akurat robi dobrze dla Polski, a nie dla Niemiec i nie dla Ruski, którzy akurat chcą nasz kraj osłabić, bo i dopóki Polska będzie silnym, niezależnym, niepodległym krajem, te kraje nie będą mogły ze sobą współpracować. Skończy się pomoc dla Ukrainy i skończy się też wiele rzeczy, więc myślę, że tutaj obydwa reżimy podały sobie rękę, no i mamy to, co mamy. Panie Marku, jest takie powiedzenie, że daj palec, to wezmą całą rękę. Daliśmy jeden palec w postaci zgody na rozporządzenie w sprawie tak zwanej praworządności. Potem daliśmy drugi palec w postaci nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym likwidującym Izbę Dyscyplinarną, czego domagała się Unia Europejska. Daliśmy trzeci palec, przyrzekając, że sprawy sędziów, które były już rozpatrywane przez poprzednią Izbę Dyscyplinarną, ponownie zostaną rozpatrzone przez nowy organ. No a teraz Unia żąda kolejnych. Komisja Europejska żąda kolejnych. Rozdzielenie funkcji prokuratora generalnego z funkcją ministra sprawiedliwości. Jak wstępowaliśmy w 2004 roku, jakoś Unii nie przeszkadzało to. Ja pamiętam, że ponad 800 aktów prawnych trzeba było znowelizować, żeby dostosować do prawa Unii Europejskiej, ale żaden z tych aktów nie dotyczył rozdzielenia funkcji. Do 2010 roku spokojnie sobie ta funkcja prokuratora generalnego była dzielona z funkcją ministra sprawiedliwości. No i mamy nowe, teraz już nie cała ręka, tylko całe ciało, związki, znaczy prawa osób LGBT, wolność mediów. Jednym z zarzutów jest to, że procesy wytacza się jednej z gazet za to, że pisze nieprawdę. No więc
czy minister Warchoł ma rację, mówiąc, że tutaj próbuje się wprowadzić jakiś chaos w polskie ustawodawstwo i czy rzeczywiście no, nie popełniliśmy błędu, dając ten pierwszy palec? Myślę, że tak, ponieważ rozwijając myśl, pani redaktor Sewerynik Maczarowski, powiedziałbym tak, że mamy do czynienia z ludźmi o takiej sowieckiej mentalności. Nie tylko są tam silne wpływy, można by tutaj wymieniać, niedawno pewien były agent wywiadu rosyjskiego ulokowany we Francji, nawet wymieniał imienia, nazwiska agentów wpływu wśród wysokich polityków i kandydatów na prezydenta Francji. Między innymi Erika Zemura wymienił, kandydatkę republikanów. Także dość dużo tam jest ulokowanych, ale i stąd mamy do czynienia z taką mentalnością, którą opisała pani redaktor, a więc dajesz palec, to druga strona to odbiera jako słabość, nie jako uprzejmość, próbę rozwiązania konfliktu kompromisowego. Dla nich kompromis to jest uległość. Nie ma czegoś takiego jak porozumienie. Stąd właśnie ja się spodziewałem tego i byłem troszkę zdziwiony postępowaniem premiera Morawieckiego. Spisałem to na kart jego, nie wiem, uprzejmości, utrzymania pozytywnych relacji, a być może innych zagrożeń, które są formułowane poza oficjalnym obiegiem, o których wie premier Morawiecki, stąd taka swego rodzaju uległość. Ale to do niczego dobrego nie doprowadzi. Dobrze pani redaktor przypomniała, że wtedy prokurator i minister sprawiedliwości w jednym nie przeszkadza Unii Europejskiej. No a teraz mamy nową mądrość etapu. Ja niekiedy się martwię, bo przypomina mi się takie sformułowanie Stefana Kisielskiego, w zasadzie ostrzeżenie, że polemizowanie z głupotą dowartościowuje głupotę. Bo to, co oni tam w tym raporcie wymienili, jest tak absurdalne, a do tego bym dodał no, taką prostą zasady prostej szkoły prawniczej, choć sam nie jestem prawnikiem. Jeżeli w tym raporcie domagają się rozdzielenia funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, no to zadam pytanie. Proszę mi podać normę prawną, normę traktatową, która przewiduje takie rozwiązanie w Unii Europejskiej, wśród rządów Unii Europejskiej. No tak mnie uczono, że jeżeli za coś jestem skazany, to sąd wskazuje, jakie prawo, jaki paragraf złamałem, postępując tak czy inaczej. Natomiast tu w tych orzeczeniach Unia, także TSUE to samo robi, to jest takie właściwie, oni uznają, bo tak czują, bo tak im się wydaje, bo tak ktoś tam im doniósł z Polski, że represjonuje się dziennikarzy, jak pani redaktor była wspomniała, no powiedziałbym, no absurdalne kompletnie, bo jeżeli się represjonuje dziennikarzy, jak oni stwierdzili, no to proszę o przykłady właśnie, jakie są represje. To, że dziennikarze mają rozprawy w sądach, jeżeli napiszą nieprawdę albo jeżeli podmiot odpisany nie zgadza się, tym, no to jest prawo demokracji, prawo wolnego sądu, prawo wymiaru sprawiedliwości i prawo tego, który czuje się dotknięty czy poniżony, żeby wnieść taką... Panie Marku, zadał pan pytanie, gdzie jest w traktatach zapisane, że ma być rozdzielona funkcja ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Nigdzie. I Unia Europejska nie ma kompetencji do wnikania, jak jest organizowany system sądowniczy, system prawny w Polsce, ale zrobiła to. Pozwoliliśmy na to, daliśmy ten jeden palec i mamy tego konsekwencje. Ale najśmieszniejsze w tym wszystkim jest, że do Komisji Europejskiej wpływają skargi na różne rządy. Rządy się wzajemnie tam oskarżają o różne rzeczy. I pan europoseł Rzońca opublikował taką tabelkę, która pokazuje, ile skarg od 2002 roku, czyli od czasu, kiedy jeszcze 2 lata czekaliśmy na przyjęcie do Unii Europejskiej, wpłynęło. I okazuje się, że na Italię poskarżono się 1375 razy, Grecję 1250 razy, Portugalię 1185 razy, Belgię, gdzie tak bardzo Belgia w naszą praworządność wnika,
1039 razy. Polska nawet w pierwszej dziesiątce się nie znajduje, bo na Polskę tych skarg wpłynęło, zaraz państwu powiem, 817. Więcej na Finlandię, Luksemburg, Czechy, Austrię, Cypr, Niemcy, jeszcze Zjednoczone Królestwo, jak Wielka Brytania tam była. I to są wszystko przykłady, które mówią o tym, że żadne z tych państw nie stało się takim obiektem ciągłych rezolucji, bo już ponad 36 rezolucji na temat Polski Parlament Europejski wysmażył. Ale jeszcze pan europoseł Żonica mówi, czego te skargi dotyczyły. One dotyczyły, proszę państwa, przemysłu, zdrowia, żywności, środowiska, transportu, podatków i energetyki. Nie dotyczyły w ogóle praworządności. No to jeszcze raz pokazuje, twarde fakty pokazują właściwie no, cel działania Komisji Europejskiej. Może rację miał Rafał Trzaskowski, kiedy mówił, jak dojdziemy do władzy, środki zostaną odmrożone, a Donald Tusk chyba na jednym z wystąpień ostatnich wiecowych powiedział, że na drugi dzień, jak zostaną, jak zaczną rządzić, to środki z Unii do Polski zaczną płynąć. Agnieszka. Ja najpierw jeszcze tylko odniosę się do tego, o czym mówiliśmy przed chwilą w sprawie tutaj dziennikarzy rzekomo tak poniewieranych, źle traktowanych. Ja powiem, że to chodzi akurat o dziennikarzy pewnej gazety, która od początku do końca głosi propagandę rosyjską w Polsce 1:1 albo białoruską 1:1. Więc jakby się potwierdza trochę chyba moja teza, że tak bardzo dbają tam o to, żeby propaganda była dobra. A odnosząc się już do tego, o czym teraz jest mowa, to powiem w ten sposób, że no nie do takiej Unii żeśmy wstępowali i myślę, że coraz więcej osób to widzi. I moje zdanie jest krótkie w tej sprawie. Jeżeli chodzi o postawę polskiego rządu, to naprawdę tutaj dosyć tej miękkiej gry. Trzeba jakby postępować bardziej twardo. I ja powiem szczerze, że ja bym już spisała na stratę te środki z KPO. My ich i tak nie dostaniemy, chyba że właśnie padnie ten rząd, przyjdzie jakiś tam lewacki, lewicowy, najlepiej jeszcze z Donaldem Tuskiem albo z kimś takim na czele, to wtedy tak, owszem, te środki zostaną odblokowane i się rozejdą po kościach, Polacy guzik z tego zobaczą. Uważam, że powinna Polska wstrzymać składkę normalnie do Unii Europejskiej, a jeżeli potrzebujemy pieniędzy, wziąć sobie w dowolnym banku i tak nam się to, że tak powiem, zwróci, bo jeżeli Unia będzie dalej na nas nakładać jakieś tam bzdurne kary pod wymyślanymi pretekstami, tak jak było w sprawie Turowa, a teraz co jest, tak? Teraz węgiel jest potrzebny, ale na nas karę nałożono, czy tam jeszcze inne rzeczy, więc podejrzewam, że my zostawiając te środki z KPO i tak biorąc kredyt gdzieś w jakimś innym banku i wstrzymując składkę do Unii Europejskiej, wyjdziemy na tym na plusie niż na minusie, a oni niech tam sobie się żrą, niech nas pozywają o jakieś tam rzeczy, niech skazują i zobaczą tyle pieniądze, co świnia gwiazdy, no i tyle. No tak, ale panie Marku, przecież oczywiście pieniądze z KPO są dużą kwotą, ale znacznie większą i znacznie ważniejszą są te pieniądze, które mają płynąć z wieloletniego budżetu Unii Europejskiej 2021-2027. I to również stoi, ja takie osobiście wyrażam obawy, pod znakiem zapytania, bo ten mechanizm praworządności może być właściwie w każdym momencie zastosowany i może spowodować, że te środki zostaną w jakiejś części zahamowane. Już się mówi, że mają to być może samorządom dawać, które nie mają tych stref niby jakichś tam LGBT czy kart rodziny i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest wszystko bardzo niepewne. A z drugiej strony, no pamiętamy słowa premiera Mateusza Morawieckiego na początku, kiedy były kłopoty z zatwierdzeniem KPO, że Polska w każdej chwili może wziąć pieniądze z instytucji finansowych zagranicznych na dużo lepszych warunkach. Teraz premier mówi, że warunki się zmieniły i nie byłoby to korzystne dla Polski, więc no widać, że czasami decyzje trzeba podejmować szybko. Nasza koleżanka redakcyjna z portalu wpolityce.pl, Marzena Nykiel, redaktor naczelna tego portalu, napisała taki komentarz bardzo gorzki i w konkluzji tego komentarza, tego felietonu napisała, że chyba już jest najwyższy, może już jest najwyższy czas, żeby coś z tym zrobić, że może już rzeczywiście dość tego ulegania i dawania kolejnych palców już obu rąk i może i u stóp. Marek Król. Tak, mam, no jest takie pytanie, czy nie trzeba powiedzieć non possumus. Zresztą pani redaktor swego czasu, nie wiem, czy to był miesiąc, czy półtora miesiąca temu, pani redaktor prowadząca zadała pytanie, ile kosztuje, ile ma kosztować, ile mamy zapłacić za naszą suwerenność. I to jest bardzo ważne pytanie, ponieważ przy braku suwerenności będziemy ograniczani. I przypomniał
w możliwościach i rozwoju ekonomicznego, ale i też politycznego, administracyjnego wszelkiego. I to pytanie pani redaktor, w jaki sposób odpowiedzi na to udzielił Jarosław Kaczyński, przypominając, że nigdy dominujący nie funkcjonują, nie działają w interesie zdominowanych. To trzeba pamiętać. Nigdy skończymy tę część naszego programu, bo nam się czas już kończy, ale w tym samym gronie do państwa wrócimy za parę minut. Proszę z nami zostać.